Mi się sam pomysł podoba, też wracając do tego spotkania, nie wiem czy pamiętasz, no w 44 minucie jak zszedł Artur Boruc, powiedziałem, chodź, idziemy coś zjeść, bo już jest po meczu. No, no i powiedz, co się stało, ty poszedłeś, a zostałem. Przyszedł za minutę, bo za minutę był koniec. Znaczy, ja powiem tak, fajne pożegnanie, fajny gest ze strony naszej federacji. Wcześniej tego nie było, tak? Bo śmiałem się wczoraj po meczu, że do nas nawet nie zadzwonili, że mamy już kończyć, tak? Więc to na pewno boli, że żyliśmy, czy graliśmy z Tomkiem. Z Tomkiem byłem przecież wiele lat razem w pokoju, że graliśmy w czasach, kiedy... To był ten taki najbardziej zadymiony pokój na zgrupowanie. Piękne pożegnanie Artura, no tak, ja mu zaraz po meczu z nim rozmawiałem, czy też napisałem mu w SMS-ie, debiutował w meczu, kiedy grałem przeciwko Irlandii w 2004 roku. 2004. Przepraszam, w 2004 roku. 2004. Niech będzie, panie Mateuszu. I... też prawdopodobnie tak. No, nie dostał tutaj żadnej szansy Linetty, więc pewnie to będzie piłkarz, którego wystawi od pierwszej minuty Adam Nawałka. No ty, ale szansa to jest na sukces, taki program. No. Można powiedzieć... Nie, może nie powiem niesforny, ale gdzieś tam nie można było gdzieś tam po nim gdzieś tam zgrupowałem się. Gdzieś tam poznać, co na następne zgrupowanie, jaką niespodziankę przyniesie. Tomek się lekko zagubił we własnych poczynaniach, no jak mówił. Ja bym wspomniał jedną rzecz. Ja na jego miejscu spróbowałbym MLS. Ciekawa liga, fajne życie. Zresztą kiedyś mi tak w kuluarach powiedział, że tak jeszcze na dwa lata by tam poszedł. Mówi, znaczy, niekoniecznie dla pieniędzy. Znaczy myślę tak, słyszałem o ciepłym kierunku. Jeśli MLS, to pewnie albo klub Beckhama Miami, albo Los Angeles, bo powiem ci, że takie Chicago Fire, biorąc pod uwagę, ilu tam ma kolegów, to mogłoby być groźnie. No, szczególnie, że tam, wiesz, no dużo Polaków jest. No. I Andrew Fonfara. No, Andrew Fonfara, jego kolega. Fonfara dopiero wraca, z tego co wiem, jutro do Chicago i za kilka dni zacznie obóz przygotowawczy. Jak odpocznie? Z dwa dni odpocznie chyba jeszcze, bo... Nie wiem. Bo może być tak, że jeszcze nie odpoczywają od piątku. Dobrze. Świerczok, który wszedł na murawę, słuchaj, wiesz co, on zepsuł sobie ten debiut tym, że na początku jemu się wydawało, że może przyjąć, a prawie się potknął za chwilę na tej piłce, bo szybkość gry, presja ze strony... Wiesz, jak Tomak to zawsze mówi, nie przewracaj się na chlebie. Szybkość gry... Jacek Góralski szedł do każdej piłki tak, jak do tego nas przyzwyczaił, czyli szedł można powiedzieć, na maksa, był agresywny, no bo to jest jego... To jest jego piłka. Chciałem powiedzieć, bo to jest jego charakterystyka i styl gry. Tata Robert też będzie kończył grę w piłkę i co? To wtedy Polski Związek i nasza piłka w Polsce upadnie pod ziemię, czy jak? No, czekajmy, no może będą mocy. Załatwimy mu jakieś lekarstwo jak Benjamin Button, żeby tak, w drugą stronę tak, żeby go utrzymało to wszystko. Graliśmy co 3 dni mecze i w naszej, kiedyś tam można powiedzieć tak w cudzysłowie, reprezentacji, każdy chciał zostać. Nikt nie chciał jechać, nawet jak grał co 3 dni mecze. Trener go chciał zwolnić, to wszyscy się obrażali. Takiego, 60 minuta, oczywiście w jednym meczu były dokonywane zmiany, to dostawali inni szansę. Za 3 dni trener mówi, dobra, to ty pojedziesz, może do klubu chcesz jechać. Nie, ale ja chcę zostać. Pytanie, dlaczego nikt z was nie chciał wyjeżdżać? No, bo chcieliśmy grać. Myślę, że inne podejście troszeczkę było. Uno, też jak mówi Zbyszek, uno, bo dobra atmosfera. Dwa, każdy chciał grać, każdy chciał ze sobą posiedzieć, bo tak naprawdę no, każdy z nas żył na obczyźnie, tak? Jeżeli chcesz grać poważną piłkę, to takie ciężkie decyzje na boisku trzeba podejmować, tak? I to, że tętno musi spaść do 120, ja zawsze mówię, to jest mega fajna teoria w treningu, tak? Bo mamy taki i taki trening w mikrocyklu tygodniowym, ale na boisku nikt nie będzie czekał, żeby ci spadło do 120, tylko czasami tam trzeba iść z wątroby, tam trzeba dać od serca coś od siebie, tak? I jest tym pierwszym zmiennikiem, jeszcze wchodzi i robi różnicę, potrafi bramkę strzelić, więc tutaj jest, trzeba sobie zadać pytanie, no... Czy Kownacki to się w ogóle wydaje pewniakiem do wyjazdu na Mistrzostwa Świata? Tylko musi tak znowu... Troszeczkę wrócić na ten
Abiamo. bo będzie Forigioco w maju. Ile mamy minut do końca? Forigioco spalony. Forigioco będzie w maju, jak będzie tak dalej robił. Przebywa ze mną częściej Ligę Włoską, zaczyna łapać coś. Panowie. Trzy tygodnie, 21 dni obóz, to ja nie wiem. Dzisiaj jest pierwsze, dzisiaj jest pierwsze pytanie, bo ja widziałem, byłem na obozie kiedyś z Jagiellonią w Turcji. Dzisiaj jest pierwsze pytanie, kod do Wi-Fi. Nie jest pytanie, gdzie jest szatnia, gdzie jest sprzęt, znaczy tylko jest kod w pokojach, a ja mówię nie, tylko w lobby. Ty zawsze jakby na swoje potrzeby tutaj znowu zmieniłeś, bo to kiedyś nie pytałeś się o żaden sprzęt, tylko pytaliście, czy minibar jest otwarty. Nie. Wtorek rewanż w Dublinie. Zobaczymy, czy Irlandczycy przed własną publicznością niesieni dopingiem sprawią sensację. Ja się zastanawiam, co z Włochami, wiesz, bo to jest moja ulubiona drużyna reprezentacyjna poza Polską. Gigi Buffon, życzę mu mundialu. No numer zrobili straszny z tą Szwecją. No, się nie wygłupiają, niech wygrają. No rewanż, no, bo to mundial bez Włochów... Wygrają 2-1. 2-1 to nie, no to... Bo chciałeś tylko, żeby wygrali, nie mówię, nie załamaj się. No, mundial bez Włochów to jest, wiesz, to jest... Nie, no to wiadomo, że mundial bez Włochów, no ale to jest piłka, wiesz. Zagrali dobry mecz, wygrali 1-0. Panowie, jak odniesiecie się ostatni wątek do informacji, że Eugen Polański chce wrócić do reprezentacji Polski? Czy widzielibyście go w kadrze na mundial? Kotlet z 2006 źle smakuje, ja tylko tyle powiem. No. Nie, no nie ma sensu o tym rozmawiać, szkoda czasu. Kein Thema, nie? Die Tür ist in geschlossen. Czego też napisy trzeba teraz dołożyć, bo to... nie wszyscy. Drzwi są zamknięte. Dobrze, panowie, to zamykamy też nasze posiedzenie dzisiaj futbolowe. Tomasz Kłos, Tomasz Hajto, Roman Kołtoń. Arrivederci, ale nie ci vediamo, tylko... Arrivederci. Italia musi jechać na mundial. Arrivederci to w poniedziałek. Później. Na razie jest Forigioco. Nie. Buongiorno będzie 3-0 dla Italii. 3-0. Tak? 3-0 dla Italii, no. Tak mam nadzieję. Romek, w 94 Francji nie było tak, że jest szansa, że może i Włochów nie będzie. Romek, no zostaną ci włoskie restauracje najwyżej. Dziękujemy. Dobrej niedzieli.